na Irak. No niestety tak, dzisiaj już się wszyscy do tego przyzwyczaili, że jest to zwykła grabieżcza napaść na, no jakby nie patrzeć, bezbronny już teraz naród. No pozbyliśmy się Husseina, prawda, och jaki on był niedobry, on zabił 100 tysięcy ludzi w całej swojej karierze, wiecie, a wiecie ile zginęło Irakijczyków w czasie tej inwazji? Około 1 000 000 liczą. No pięknie. Tak, niewinnych ludzi. W gruncie rzeczy niewinnych ludzi. 1 000 000. I nikt nie będzie rozliczał za to pana Busha. O nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. Dostanie medal. Medal honorowy. Zginęło około 5 000 łącznie żołnierzy, z tego 4 000 żołnierzy amerykańskich. Tak jak podają statystyki, kochani, są to cyfry, tylko i wyłącznie cyfry, w które możemy bądź też nie wierzyć. Ale w porównaniu do wojny wietnamskiej to jest nic, bo w wojnie wietnamskiej, nie wiem czy państwo wiecie, zginęło 25 000 amerykańskich żołnierzy. Czyli tych trumien trochę szło. Tym bardziej, że jeden z kuzynów pana Busha jest odpowiedzialny i jest właścicielem firmy, która przewozi ciała amerykańskich żołnierzy do Ameryki, jak również jest odpowiedzialny i bierze pieniądze za ich pochówek. Także wszystko w rodzinie zostaje. Nie ma tutaj nic złego, w końcu rączka rączkę myje. A że amerykańskiego prezydenta rączki są długie, także się myją wszędzie. No ludzie. Bez przesady, nie? Także 5 lat mamy wojny. Szybko zleciało swoją drogą. Dopiero 5 lat. W Wietnamie była, o ile pamiętam, a pamięć mnie nie myli, 6 lat była wojna. Także jeszcze przynajmniej rok będziemy mieli. Dopóki Bush będzie rządził, a niedługo w listopadzie wybory, będzie odchodził prawdopodobnie w grudniu. Także możemy się spodziewać końca wojny w grudniu po 5,5 roku, jeżeli dojdzie Omaba Bin Laden do władzy, prawda? Jeżeli dojdzie, bo zaczynają być straszne głosy protestów, zresztą nawet z jego środowiska krzyczy jeden taki murzyn, krzyczy, który był jego przyjacielem do niedawna, krzyczy teraz: co ludzie, zdajcie sobie sprawę z tego co robicie, czarny będzie prezydentem białych ludzi, czarny będzie rządził waszymi finansami. Zaczyna krzyczeć mocno, widocznie mu nieźle podpłacili. Także sytuacja naszego kandydata na prezydenta, który pochodzi z Hawaii, ale oryginalnie z Afryki, zaczyna się zmieniać. Zmieniać to nie wiadomo na czyją korzyść, bo tu jeszcze zmiany, kochani, powinny być na korzyść. A teraz czy Republikanów, czy pani Clinton, pani Billy Clintona, no. Ciekawa historia, jeszcze przeżyjemy, jeszcze popatrzymy, w każdym razie zaczyna być wesoło. Oczywiście, no wracając na polskie podwórko, kochani, w Polsce cały czas wesoło, pomimo że pierwszy dzień wiosny, nie wiem czy wiecie, jeszcze w niektórych częściach Polski, jak na przykład Rzeszów i okolice, piękny śnieżek pada, no i jest cudownie, piękna polska, prawdziwa zima, ta, której nie było jeszcze w styczniu czy w lutym. No ale zima ma to do siebie, że lubi się opóźniać, prawda, i przychodzi późno, no. Do jednego przychodzi wcześniej, do drugiego przychodzi późno. A w kwestii polityki praktycznie nic się nie dzieje. Pana prezydenta działalność ocenili ludzie według ankiet na trójkę z dwoma minusami, tak zwaną na szynach, czyli prawie dwuja, to tak zwane była prawie dwuja, no można było jeszcze przejść taką trójką do następnej klasy, ale raczej z poprawką. Także działalność pana prezydenta jest uważana za bardzo, bardzo mało skuteczną. Dobrze by było, gdyby podał się do dymisji, a już się bardzo głośno mówi o tak zwanym impeachmencie, czyli wyrzucenia go z fotelu prezydenckiego. Ja nie jestem za ani przeciw. Po prostu mówię, że tak jest. Bo kochani, tutaj dzwonicie do mnie i mówicie mi, że ja jestem stronniczy. Ja po prostu staram się wam pokazać parę dróg myślenia. I to jest wszystko, kochani. Pamiętajcie, i to jest wszystko. Zresztą sami wiecie, co myśleć na ten temat. Co ja wam będę opowiadał? Jesteście ludzie mądrzy, wykształceni, tacy prawdziwi, prawda? No to co wy ode mnie żądacie? Żebym ja wam jeszcze jakieś tutaj robił swoje prywatne wywody na ten temat? Nie, no ja wam zostawiam, ja wam daję furtkę do myślenia. Uwierzcie mi. Ale bardzo dziękuję za telefony i za uwagi. Bardzo dziękuję.
a szczególnie tym, którzy mają odwagę przedstawić się i pokazać swój numer telefonu. To mnie bardzo cieszy. Także jeszcze raz przypominam wszystkim tym, którzy dopiero włączyli odbiorniki, że słuchacie Radia Super z J.K. DeVito na 88.5 FM w każdy piątek, a ten piątek jest specjalny, bo wiecie, każda audycja z Wami, moja, dla Was, to jest Wielki Piątek i ten piątek jest ten Wielki Piątek, czyli ten piątek jest tak zwany kwadratowy, bo jest do kwadratu, piątek wielki do kwadratu, bungs, strzelił z tego z klucza, walnął z siary i teraz narobił zadymy i bardzo dobrze. Wielki Piątek dzisiaj macie. Także wybierzcie się na Easter Show, weźcie dzieci, weźcie ze 400 z kieszeni, bo naprawdę tam jest drogo, ale za to jakie atrakcje, można krowę zobaczyć, wiecie, można osła zobaczyć, można barana zobaczyć i zaśpiewać sobie Baranku Boży. O nie, zaraz, no ale za chwilę, albo już powiem teraz tak. Witam tu wszystkich serdecznie. Wszystkich przybyłych tutaj, tych, co nie przybyli, też serdecznie witam. I tych balanki, i te wszystkie balanki, które tutaj się zeszły na tą wielkanocną wieczerzę, wszystkich chciałem pozdrowić. Tutaj pozdrawiam bardzo przyjaźnie, wszystkich pozdrawiam, balanków, balanice i balanice. I jeszcze zaśpiewam. Hajli, hajlo, hajli, hajlo, hajli, hajlo. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy już poszli tam do nieba i tych, którzy się tam wybierają. I przypominam, żeby zawsze w niedzielę nam się zostawić jakąś daninę. Najlepiej w postaci gotówki i to papierkowej. Pozdrawiam wszystkich. No, ja takie coś to ja rozumiem, prawda? Nie tam byle co. W każdym razie, kochani, audycja dzisiaj jest wyjątkowa, jak żeście zauważyli, 23 minuty Radia Super z J.K. DeVito na 88.5 FM, a za chwilę będę dla Was miał kawałek książki, opowiadania pisanego wierszem pod tytułem Oscurum Passis, czyli Pocałunek Miłości. Przeczytam Wam chyba ze 3 strony, naprawdę, a dopiero po tym jak puszczę Wam piosenkę, a tym razem piosenka będzie w wykonaniu zespołu 1, 2, 3.